Nazywam się Miłosz Monasterski i jestem dyrektorem Centrum Kultury w Łomiankach. Mam zaszczyt powitać Państwa na spotkaniu promującym książkę Leszka Andrzeja Mroczkowskiego Ostatni list do matki. Dzięki za autora. Którzy są dzisiaj z nami na sali. Proszę o wielkie brawa dla nich. Z wielkim szacunkiem chciałbym powitać przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Witam posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panią Anitę Czerwińską. Witam serdecznie pana senatora, profesora Jana Żaryna. Witam przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej w osobach rzecznika prasowego Ministerstwa Obrony Narodowej, pana Bartłomieja Misiewicza. Oraz członka zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pana Radosława Obolewskiego. Witam serdecznie przedstawicieli władz samorządowych, radnych miejskich i radnych powiatu warszawskiego zachodniego. Witam przedstawicieli świata kultury, witam przedstawicieli duchowieństwa i bardzo gorąco witam przedstawicieli Stowarzyszenia Dobro Wspólne Łomianki. Na koniec chciałbym jeszcze raz powitać oficjalnie kogoś, kogo właśnie powitać mógłbym, podarować ten punkt, proszę Państwa, ale to bardzo ważne, że są z nami również przedstawiciele właśnie władz samorządowych naszego miasta. Więc w tym momencie witam serdecznie pana burmistrza Tomasza Dąbrowskiego i panią sekretarz gminy Beatę Duch-Posiorek. Powiedziałem, że mógłbym ten punkt opuścić, ponieważ tak naprawdę witam wszystkich w ich imieniu właśnie, ale chciałbym, żeby teraz też Państwu się pokazali. Już nie wróci chłopiec twój, dziewczyno, nie wróci. Polsce, jak oni dziś służą. Czy było jak we śnie, wiedzą tylko.
Bóg bezbronny za nim czołgi, drugie czaszki i sukienek biel. Słońce w orzeł za się toczy, ten ostatni pocisk trafi w cel. Lecz na boju po harcerzu pan przed chwilą niepotrzebny mu. Barykada cała w ogniu, smród kanał wkradnie resztki tchu. Czy było jak w tym śnie? Wiedzą tylko oni, Bóg to wie. Choć w 44 stanął czas, żyją wciąż, bo żyją w nas. Czy było jak w tym śnie? Wiedzą tylko oni, Bóg to wie. Siedząc kuleni z drogocennym papierosem, za chwilę znowu
się bawić, nurkujemy w mrok. Jutro znikniemy może tak, jak znikł w popiołach nasz czteropiętrowy dom. Zamiast go opłakiwać, serce mocno ciągnie nas w warszawską noc. Walkę o wielką Polskę uważam za największy swój obowiązek. Wstępując w szeregi Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, mam szczerą, nieprzymuszoną wolę. Wpierw zginę, aniż się stracę. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że wiernie będę walczył o niepodległość Polski. Tak mi dopomóż Bóg i Ty, Królowo Korony Polskiej. Krzyczały o nich zaplute karły reakcji. Zaakceptować nie potrafili rządu czerwonej zarazy i w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. I w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Budowa gniała, władza ludowa działaniem w sposób stanowczy, że ludzi umie eksterminować nie gorzej niż hitlerowcy. Rotmistrz Szpilecki przeżył Oświęcim, zginął od kuli u Beka w ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Przyjazny z wielką gęstwina klasów wzajemnie się pocieszali, że trzecia wojna jest kwestią czasu i że ją przegra Stalin. Wierzyli, że się obrócić uda w prom pojawnański porządek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Na wschód skazani z woli Zachodu walczyli o niepodległość, tak ratowali honor narodu i wielu z nich poległo. Będziemy o nich pamiętać stale, to nasza domowa braza, dziś do historii w należnej chwale. Podziemna armia powraca, dziś do historii w należnej chwale. Podziemna armia powraca, dziś do historii w należnej chwale. Podziemna armia powraca. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie znaczy nic. Yeah.
zajęcia, nauki w parkach, konspiracyjne spotkania i zamiast kwiatów podziemne druki. O tych wspaniałych, mądrych dziewczętach naród musi pamiętać. O tych wspaniałych, polskich dziewczętach naród musi pamiętać. Na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom naczelnego wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszna, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg. Przyjmujecie w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Twoim obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twą nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią. Wszystko ma początek, wszystko ma też swój kres. I ty...
kiedy zechcesz, kiedy zechcesz, znaleźć mnie w sobie, przestań się bać. Nie oglądaj się za siebie, tak gdzie dym i mrok, jestem blisko obok ciebie. Jeszcze tylko jeden krok, nie oglądaj się za siebie. Piwnicy mrok, serce wyłamali, ciężki butów krok. Dzień zwycięstwa o nas zapomniał świat. Moich 17 lat zabił czyjś sen i brak. Powiedz bliskim, zachowałam się jak trzeba. Nie dla medalu, tam już nagród nie potrzeba. To dla ciebie kropelka Polski, dają dzieciom, gdy nie wiedzą o czym śnić. Niech obejrzą się za siebie, będę blisko obok niebie. To tylko jeden krok tego życia, jedna chwila. Życie wraca mi, w jednej chwili mnie zabrakło. Ale jesteś teraz ty, obejrzyjcie się za siebie. Tam gdzie dym i mrok, będę blisko obok niebie. To tylko jeden krok tego życia, jedna chwila. Życie wraca mi, w jednej chwili mnie zabrakło. Jesteście wy. Naszych pomordowanych w lochach gestapo i czeki. Niech z łez naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech z mogił żołnierzy naszych poległych na polach całego świata powstanie wielka Polska. Maryjo, królowo korony Polski, błogosław naszej pracy i naszym orężom. Spraw miłościwa Pani patronko naszych rycerzy, by wkrótce u stóp jasnej góry i ostrej bramy zatrzepotały polskie sztandary z orłem białym i Twym wizerunkiem. Thank you.
Wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. To słowa jednej z piosenek o żołnierzach wyklętych. I patrząc z perspektywy lat, no, musimy wszyscy przyznać, że stało się, proszę Państwa, coś niesamowitego. Właśnie z tej ofiary, ich krwi, cierpienia, więzienia, prześladowań, wyrósł naprawdę nowy naród. Widzimy to na przestrzeni minionych lat. 5 lat temu byłem tu razem z kolegami w Łomiankach w 2011 roku i organizowaliśmy, myślę, że pierwsze spotkanie, prezentację o żołnierzach wyklętych. Był wówczas obecny na tym spotkaniu pan podpułkownik Leszek Mroczkowski. Mówiliśmy o żołnierzach wyklętych, pokazywaliśmy film. To była inna rzeczywistość. Rzeczywistość Polski rządzonej wówczas przez ludzi, dla których polskość to była nienormalność. Polska to była mi. Wierzę, jestem głęboko przekonany, że Polska dnia dzisiejszego to Polska
z hasłem Niech żyje Polska, tym, którym Danusia Siedzikówna-Inka umierała w 1946 roku, mając niespełna 18 lat. Ale proszę Państwa, ta droga z tych 60-70 lat wstecz do dnia dzisiejszego nie była taka prosta i łatwa. Przez wiele, wiele lat pokolenie tych naszych bohaterów było bandytami. Był czas, kiedy było zwątpienie, niewiara w to, że ich walka w danej chwili, mówię, w danej chwili może przynieść zwycięstwo. Ale oni głęboko wierzyli, że z ofiary ich krwi wyrośnie właśnie wolna i niepodległa Polska. Chciałbym Państwu tutaj zacytować fragment dokumentu, raportu składanego przez jednego żołnierzy do komendy 16 okręgu kryptonim Orzeł, czyli właśnie tutaj na Mazowszu, Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Był lipiec 1949 roku. Po serii pacyfikacji wiosek przez jednostki KBW, UB nastąpiło rozbicie 16 Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Jeden z tych żołnierzy w raporcie do swojego dowództwa pisze. Jest to z raportu komendanta powiatu Błękit, czyli powiatu Ciechanów, starszego sierżanta Stanisława Suchobiałka, który zginął dwa miesiące później, 19 sierpnia 1949 roku, po rozbiciu oddziału w czerwcu 1949 roku. Naprawdę chwila ta jest ciężka mi do przeżycia. Na wieczór, to jest 6 czerwca 1949 roku, skontaktowałem się z kolegą Ciętym. Kolega Cięty usiadł na miedzy między zbożami i mówi: już nie ma dla nas życia. Proszę, strzelajmy się tu na miejscu obaj. Niech ta ziemia, niech to miejsce będzie naszą mogiłą. Moim zdaniem tłumaczyłem, zginąć tak haniebnie nie warto. Więc chodźmy dalej walczyć z barbarzyńską komuną i zgińmy na polu chwały, jak przystało na żołnierza partyzanta. I proszę Państwa, te resztki tych oddziałów patroli poszło i walczyło. Tak jak w 1950 roku, w lutym, jeden z patroli Ildefonsa Żbikowskiego, pseudonim Tygrys, patroli Mieczysława Dziemieszkiewicza-Roja, walczył przeciwko kilkusetosobowej obławie KBW-UB. Wszyscy polegli, nikt się nie poddał. Kilka miesięcy później, w czerwcu 50 roku, w Popowie Borowym, kolejny oddział Władysława Grudzińskiego, pseudonim Pilot, również podjął walkę z przeważającymi siłami wroga. Wszyscy zginęli, nikt się nie poddał. W październiku, w kwietniu 51 roku Mieczysław Dziemieszkiewicz-Rój, młody chłopak, który wstąpił do partyzantów mając 20 lat, a 6 lat później, w 51 roku, w kwietniu, razem ze swoim towarzyszem Bronisławem Gniazdowskim-Mazurem zginął we wsi Szyszki. Walczyli przeciwko kilkusetosobowej obławie KBW. Walczyli do końca, nie poddali się. Kilka miesięcy później, w październiku, ostatni patrol z oddziału Wroja Stanisława Kakowskiego, pseudonim Kaźmierczu, zginął w walce z UB. Wszystkie patrole Mieczysława Dziemieszkiewicza-Roja zginęły w walce, nie poddały się. Oni wiedzieli, że aczkolwiek zginą, wierzyli głęboko, że ta ofiara z ich życia przyniesie kiedyś zwycięstwo. Przyniesie właśnie wolność dla naszej ojczyzny. Ale to nie były ostatnie patrole. Patrole Hieronima Rogińskiego-Roja, który sam zginął w kwietniu 1952 roku, wysadzając się z granatem. Ostatni patrol Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na Mazowszu, siedmioosobowy patrol Wacława Grabowskiego-Puszczyka. Otoczony we wsi Kadzielnia, siedmioosobowy patrol podjął walkę z 1300-osobowym oddziałem KBW i UB. Walczyli do końca, nikt się nie poddał, mimo że wzywano ich do poddania się. Wszyscy zginęli. Zginęli w wyniku donosu agenta UB, który wydał ich kwaterę za 5000 zł. 5000 zł za 7 osób. Sprawdziłem w rocznikach statystycznych GUS-u. Wówczas średnia pensja wynosiła 930 zł. 7 osób wydano za 5000 zł. Rok później, w czerwcu 1954 roku, tu na Mazowszu, zginął ostatni partyzan walcząc zbrojnie w ręku. Mieczysław Dyksiński, pseudonim Kruczek. 10 czerwca 1954 roku. Walczyli do końca. Ostatnie oddziały, co prawda już nie na Mazowszu, ale ostatnie patrole Józefa Cieśli, pseudonim Topór, na Rzeszowszczyźnie, walczyły do stycznia 1956 roku.
wiemy oczywiście dalej o następnych, tych już ostatnich, którzy walczyli w 57 roku, ginęli w walce, jak Stanisław Marchewka-Ryba, czy oczywiście Józef Franczak-Laluś, który zginął w 63 roku. To są mniej znane nazwiska niż Łupaszka, Huzar, Zapora, Żelazny, czy wielu innych. Ale wszystkim im jesteśmy winni szacunek i pamięć. Bo właśnie z ich krwi dzisiaj możemy tu się spotkać wolnej i wreszcie można powiedzieć naprawdę wolnej Polsce, która zmierza do całkowitej, prawdziwej niepodległości. Jestem o tym głęboko przekonany, że ta ofiara z ich życia zaowocowała. Tak jak słowa właśnie z tej piosenki o żołnierzach. Niezłomną żywim się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Ale pamiętajmy też o tych, którzy opuszczali komunistyczne więzienia nawet w latach 70. Jak Andrzej Kiszka-Dom, aresztowany w 61 roku, po 10 latach więzienia opuścił w 71 roku więzienie w Szelcach Polskich. Tak jak Franciszek Cieślak, pseudonim Szatan, spędził 21 lat i pół roku w komunistycznych więzieniach. Trzykrotnie był aresztowany. Kiedy opuszczał więzienie, ponownie podejmował działania przeciwko komunistom. Ponownie go aresztowano, skazywano, opuszczał więzienie, ponownie podejmował walkę. Widział w tym sens, był zdeterminowany, bo wiedział, że z tym nieludzkim systemem należy podjąć walkę. Właśnie w obronie honoru i godności Polaka. Tak jak on, jako żołnierz Armii Krajowej, składał przysięgę, że walczyć będzie o wolność i niepodległość naszej ojczyzny do końca. I on walczy. Tak jak Witold Białowąs, pseudonim Litwin, żołnierz 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, aresztowany, ciężko ranny na polu bitwy w maju 52 roku, 18 lat spędził w więzieniu. Wyszedł w 1940 roku. Stanisław Pełka, kto o nim pamięta, żołnierz batalionów chłopskich Armii Krajowej, wysadził 6 pociągów transportów niemieckich. Następnie aresztowany, więziony, po 56 roku opuścił więzienie, szykanowany, bez środków do życia, w 1976 roku w Warszawie popełnił samobójstwo. Józef Bandzo, pseudonim Jaszczą, żołnierz majora Łupaszki, opuścił więzienie w 1970 roku, skazany dopiero w 1960 roku. Wielu, wielu takich żołnierzy żyje wśród nas. Musimy o nich pamiętać. Chciałbym tutaj, proszę Państwa, na zakończenie zacytować fragment, można powiedzieć, testamentu żołnierzy wyklętych, żołnierzy, którzy właśnie podjęli walkę z tym nieludzkim systemem. Jest to raport przygotowany przez Witolda Boruca, pseudonim Babinicz, trzeciego komendanta Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w kryptonim Mazowsze Orzeł, tu na Mazowszu. Kiedy właśnie w tym okresie, 1948-1949 roku, przez Mazowsze przetaczała się fala pacyfikacji wiosek, on widząc, że nie mają szansy na przeżycie, że zginą w walce, ale w walce, bo nie zamierzali się poddać, przygotował taki raport do administracji przyszłej wolnej Polski. I tym bardziej w tej chwili właśnie, dzisiaj, kiedy mamy tu przedstawicieli Sejmu, przedstawicieli Senatu, osoby, które decydują o wielu sprawach, wierzę, że odczytanie tego testamentu jest jak najbardziej pożądane. Bo to był właśnie raport do administracji przyszłej wolnej Polski. Ona nie była wolna parę lat temu, 10, 15 czy 25 lat temu. Teraz wreszcie ja głęboko jestem przekonany, że ona taka jest, ale musimy naprawić to, co zostało zaniedbane przez te wszystkie dziesięciolecia. Raport do administracji przyszłej wolnej Polski. Mając tak poważną odpowiedzialność za teren i żołnierzy, patrząc na wszystko trzeźwo, obserwując wszelkie postępy komuny, prosiłbym na wypadek zlikwidowania nas mieć uważanie dla ludzi tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez komunistów oraz o pewne względy tym, którzy otrzymali zaświadczenia organizacyjne i pracowali dla dobra Polski pod ziemią. Raport ten składam, widząc zawieruchę wojenną, jak i wzmocnione pacyfikacje ze strony komunistów. Dla ludzi pokrzywdzonych od komunistów z naszego powodu lub aresztowanych z powodu szpicli prosiłbym o udzielenie im wszelkich środków pomocy.
Proszę Państwa, Witold Borucki, pseudonim Babinicz, kilka miesięcy, rok później, w sierpniu 1949 roku, zginął w tragicznych okolicznościach. Raport ten, łącznie z całą dokumentacją, został oczywiście przechwycony przez funkcjonariuszy UB. Przez lata znajdował się w ich posiadaniu, później zostały przejęte przez te archiwa, przez Instytut Pamięci Narodowej. Zostały te informacje ujawnione. Dzisiaj możemy widzieć, co motywowało tych żołnierzy, o co walczyli, jakie wartości im przyświecały. I na zakończenie jeszcze chciałbym również zacytować innego żołnierza, żołnierza Armii Krajowej, żyjącego pana profesora Witolda Kierzuna, który właśnie w nawiązaniu do testamentu żołnierzy wyklętych, może niekoniecznie tego, ale właśnie do tej ofiary krwi, jaką ci żołnierze ponosili kilka lat temu, powtarzam, to był wywiad sprzed kilku lat, pytał się: cośmy po 25 latach wolności zrobili z tym testamentem? Dlaczego nawet po pokonaniu komuny pozwoliliśmy panoszyć się czerwonej hołocie w naszym kraju? Dlaczego pozwoliliśmy, by rządzili nami uczestnicy geszeftu Okrągłego Stołu? Dlaczego z tym nic nie robimy? Czy naprawdę wystarczy nam ciepła woda w kranie, głodowe pensje i życie na kredyt? Czy naprawdę jesteśmy tak głupi, by wierzyć Markowi Kondratowi, bratankowi Józefa Konrada, znanego z roli w niemieckiej szmacie filmowej Powrót do Ojczyzny, że nie Polska jest najważniejsza, tylko własna osoba? Na te pytania będziemy musieli odpowiedzieć nie tylko naszym dzieciom i wnukom, ale kiedyś tam także im. Co wówczas powiemy? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kiedy rozpoczęliśmy przygotowania do dzisiejszej uroczystości, do promocji książki pana Leszka Andrzeja Mroczkowskiego, pana pułkownika, była to osoba, która pierwsza zadeklarowała pomoc, uczestnictwo i swoje słowo, co jest w tym przypadku bardzo ważne. Chciałbym poprosić w tym momencie pana senatora, profesora Jana Żaryna. Szanowni Państwo, szanowny autorze, dziś jesteś naszym pierwszym i najważniejszym bohaterem. Powiedziano już tutaj bardzo dużo pięknych, mądrych słów. Przeczytano, odśpiewano, wyrecytowano. Także bardzo piękne słowa, wzruszające. Myślę, że wszyscy żeśmy się wzruszyli tym, co dane nam było usłyszeć w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu minut. Ja chciałbym do tego dorzucić jeszcze jedną taką małą lekcję historii, która niech uzupełni to wszystko, co Państwo dziś usłyszeli. Otóż my mamy w naszej historii bardzo wielu niezłomnych, bardzo wiele pokoleń, z których możemy być naprawdę dumni. Obchodzimy w tym roku 1050. rocznicę chrześcijańskiej Polski i możemy sobie powiedzieć, że na tej drodze 1050-letniej mieliśmy bardzo wielu Polaków, którzy dawali świadectwo o swoim przywiązaniu do Boga i Ojczyzny, że jesteśmy chrześcijańskim narodem, że jesteśmy narodem, który ukochał swoją Ojczyznę i miał to wsparcie szczególne ze strony Matki Boskiej i jej opieka nad naszym narodem gdzieś także wpisała się w te 1050 lat naszego istnienia. Pan jest dzisiaj główną osobą, naszym honorowym gościem. I właśnie chcieliśmy w tym dniu dodatkowo do tej inauguracji książki dołożyć przyjaciela Łomianek. I proszę przyjąć nagrodę. Dziękuję panu, naprawdę dziękuję w imieniu moim i czytelników.
chciałem dwa słowa powiedzieć, jeżeli pan pozwoli. Dzisiaj to ja się będę pana o pozwolenie. Szanowni Państwo, więc witam was serdecznie wszystkich. Za to, że chcieliście przyjść na to moje święto. Witam pana burmistrza. Jak już mówię, panie burmistrzu. Nie słychać. To jest zasługa naszego pana burmistrza, że mogę się tu z państwem dzielić tą książką. Ale chciałem przy tym powiedzieć, szanowni państwo, z zażenowaniem słucham wypowiedzi moich przedmówców, którzy mówią o nas żołnierze, wyklęci są bohaterami. Moi drodzy, jestem prostym chłopakiem z Targówka i w moim działaniu nie było nic bohaterstwa. Czy bohaterstwem jest obrona ojczyzny, którą deptały te czerwone hordy? Myślę, że takie zachowanie wynosi się z domu. Często na spotkaniach zadawano mi pytanie, czy żałuję tamtych lat zmarnowanej młodości? I zawsze odpowiadam, nie, nie żałuję, bo czy można żałować poświęcenie w obronie matki? A przecież Polska jest tylko jedna i warto dla niej żyć, a czasami umierać. Dziękuję.